Okej, pokażę jak malować różyczki, czyli zmieszałam taki kolor różowo-pomarańczowy i tym ciemniejszym takim różem będę robiła takie zygzaczki, po czym takie kółeczka, półkoła, trochę grubsze w kształcie kółka, ale nie tak równo. I później dodam jeszcze ciemniejszego koloru w środku, ale tak jak teraz robię, żeby tak zaakcentować trochę środek róży i później jak wyschnie, to znowu dodam, jak trochę rozmarzę, żeby nie było takie, żeby było bardziej abstrakcyjne. Czyli tak trochę rozmarzę ten ciemniejszy róż. Nie wiem dlaczego na tej kamerze wygląda bardziej tak pomarańczowo, ale naprawdę ten kolor jest nie jest aż taki pomarańczowy. I zrobię tak samo. Zrobię drugą różę, czyli zrobię takie jakby zygzagi, to takie kółeczko nierówno zygzakowate, trochę takie połamane. Po czym takie właśnie grubsze półkoła nierówno do koła na te płaty, przyciskając pędzelek. I znowu dodam tego ciemniejszego koloru na środek. Jak to się trochę tak rozleje i wyschnie, to będzie wyglądało bardziej naturalnie, jak róża. Polecam trenować malowanie róż, bo jak się więcej trenuje, to będą lepiej wychodziły. Teraz pomieszam taki kolor zielony, taki trochę oliwkowo-zielony, taki może taki normalna zieleń pomieszana trochę z brązem, żeby nie był taki jaskrawy i łodyżki na maluję takie, nie muszą być takie równe, mogą być troszeczkę taka kreska połamana trochę. I tutaj te listki namaluję też, tak jak róża ma takie listki przy główce. I teraz namaluję dużo liści i będę używać dużo wody, żeby części miały więcej koloru, części mniej, żeby takie były różne, nie takie tego samego koloru. Ale znowu używam ten taki oliwkowy, tylko że dużo wody. Niektóre będą ciemniejsze, jak użyję takie jeszcze więcej wody. O, i tak w wielu miejscach namaluję te listki. Później będę malować bardziej tak tym kolorem i mniej wody, żeby tak były trochę ciemniejsze. Więc tutaj też można dodać, gdzie się chce, łodygi, liście. Takie, żeby były takie pąki, róż też można dodać później. Więc jeżeli to by miała być kartka albo ten, to można by było tak zostawić mniej więcej i nie dodawać aż tyle tych liści, ale ma zakryć tak całą stronę. Jak macie jakąś książeczkę, tak jak ja, to wtedy można dodać więcej tych liści. I łodyg, i różnych traw. I tak do tej zieleni dodawać albo żółci, albo dodawać brązu, żeby przyciemnić. Nawet można dodać trochę niebieskiego, żeby przyciemnić i tak robić różne listki, żeby były niektóre ciemniejsze, niektóre jaśniejsze, niektóre takie bardziej zbrązowiałe, niektóre bardziej takie żółtawe. Czyli tak, żeby nie wszystko wyglądało tak samo. Mieszam właśnie ten kolor. Okay, czyli te łodygi takie trochę mniej wody, żeby był kolor bardziej skoncentrowany i ciemny.
więcej liści. O, dodałam trochę takiej bardziej jaskrawej zieleni, bo myślałam, że będzie, nie będzie aż taka jaskrawa, ale mi się nie podoba mi się za bardzo. Dodam tej oliwkowej i tak trochę pomieszam, to wtedy nie będzie widać. I dodaję tego ciemniejszego koloru, jak zostawiam po środku, tak bez farby, żeby tak wyglądało, jakby była taka kreska, gliski mają. Teraz tym ciemniejszym, bardziej skoncentrowanym kolorem też więcej tej trawy różnej. Takie jakieś łodygi, jakiś roślin. Można przyciemnić niektóre te liście, co już zostały namalowane. Zawsze jak się to da brązu, to tak przyciemnia, albo nawet czerni można dodać, ale niektórym się nie podoba, jak jest czarny się doda do zielonego, ale wtedy wychodzi taki bardziej niebiesko-zielony kolor i naprawdę wtedy jest ciemny. Teraz namaluję takie pąki, takie nieotwarte jeszcze róży. I zaraz przyciemnię środek tej róży. Więc też dodam takiej ciemniejszego różu, żeby te pąki nie były takiego samego koloru. Dodam też ten ciemniejszy róż, tak po środku tych róży, które już namalowałam. Ta po lewej trochę wyschła, więc będę musiała uważać, żeby naturalnie to wyglądało, bo ta po prawej jeszcze nie wyschła aż tak, więc tam się trochę bardziej tak naturalnie ten kolor wchłonie i rozpłynie. I te róże są różowe, ale mogłyby być też innego koloru. Więc o, proszę przyjść, obejrzeć kolejne wideo. Tutaj trochę dodam młodyżek. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogło Wam obejrzenie tego wideo. Nie wiem, że mi też pomagało oglądanie wideo w YouTube, jak się uczyłam, jak malować różne rzeczy. Więc dziękuję bardzo i do zobaczenia.